Times Square. Tradycyjnie pięknie wyglądający, kolorowy. Miliony prądów są w dupę. Ja tam widzę Donalda, wiesz? Tak, proszę, nowy prezydent elekt. Już wyszedł Spider-Manów, to jest niebywałe. To jest nieprawdopodobne. Ileż w tej Ameryce można spotkać, ile można spotkać gwiazd w jednym miejscu, na jednym Times Square. Nieprawdopodobne. Niebywałe. What's up, YouTube brother? Take it with you. No, you look like a hip hop USC? Kind of guy. Right, USC? Yeah. Okay. Show some love, man. Show some workout too, man. USC, man. Yeah, thank you. Oh. Some music, man. It's exciting for you. Show something to work out to, man. Where are you from? I'm a DJ. From I'm a DJ. Oh, thanks, man. All right, man. Płyty chcą sprzedawać, to jest taki stary numer, że najpierw ci dadzą, a potem cię ganiają, żeby was zapłacić za to 15 baksów. Ty, jest i Elmo. Szanuję to bardzo. Dobra, dolechał do nas Michał z profesjonalnym sprzętem foto. Za chwilkę robimy małą sesję na Times Square nowej kolekcji Legii Warszawa i oczywiście najlepszej firmy odzieżowej na świecie, jeżeli chodzi o fightwear, czyli Manto. Ja teraz posłuchaj tego. Moja pikma na to, co to za mnie. Ja tu nagrywam poważne rzeczy. Dobrze, Michał w międzyczasie na live transmisji na chwilę wpadł i załatwił sobie randkę. To puta madre. To jakaś większa ta manifestacja teraz. Trump hate. Chyba nie do końca wszyscy zgadzają się z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta. I takiej manifestacji dzisiaj w całym Nowym Jorku non stop. I niech leci ją ciągle. Bez jakiegoś takiego zbędnego pozowania strasznego, to takie nawet możecie sobie gadać, czy chcesz poważnie. Nie, nie, takie zdajesz na ciebie. Teraz jest jakieś szlaki, bo tak stałem tutaj. No właśnie wiem. To już jest jakaś duża manifestacja, chyba ludzi niezadowolonych. Weź ten, kamerę. Manifestacja antytrumpowa przybiera na sile, jakby co? Może tam jest antytrumpowa. Bo cały, nie, widziałem tam Trump hate. Przybiera na sile, coraz więcej tych osób. Dobra, ale my mamy swoją robotę do zrobienia. Nie wiem skąd ta panika też w Polsce polityczna, że Trump wygrał, skoro konsekwentnie nic się nie zmienia wobec naszej polityki. My ja martwię się lepiej co u nas w kraju, a nie co w Stanach. Przepraszam, mógłbym prosić z panem zdjęcie. Co? Ja pierwszy skerwę zrobił. Dziękuję. Powiem ci, że chyba sztos naprawdę te dziewczyny w Stanach Zjednoczonych. To jest naprawdę mega sztosik. Nowy Jork zresztą. Piękne miasto. Miasto kontrastu. Zostaję na tym zasadzie, klimatem przekazuję jakąś kamerę przed sobą. A teraz te piękne amerykańskie dziewczyny właśnie biją. Sorry. Idziemy dalej. Depcja. Zrobię ci... Ja się boję. Ja też się boję. Thank you.
doszliśmy do decyzji, aby w końcu spróbować amerykańskiego hot doga z Budy na Times Square. Nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Skończyło się. Trzeba jeść kurwa hot dogi. Nowy Jork drogi. Zostało tylko na hot dogi. Po 100 dolarów. Hot dogi, o. Wurst. Wurst. Wszystko z bekonem jest. Który? Ciężka decyzja. Nie no, musi być normalna, normalna parówka. Ja. Ja takiego zwykłego jakiegoś. Hello? Two hot dog please. Two hot dog. Co chcesz na sos? Yes. For me it's only ketchup and mustard. Okay, another one? Another one with the crispy onion. A crispy onion for me also. And mustard. And that's all. Dobra, wyluzuj. Ja no i tak to wydam, bo mam to akurat. Plain hot dog. Thank you. Smażona, smażona. Wszystko się zgadza. Dobra. Samo zdrowie, gluten free. Adam jednak nie lubi cebuli. Ma nie jest krysty. Słuchajcie, zjedliśmy te fantastyczne hot dogi z Times Square. Tylko, tak, znaczy dupy nie urywa, chociaż to może być akurat kwestia czasu po tym co to było w nim. Ale zastanawiające jest to, Nowy Jork generalnie jest bardzo drogim miastem. Przekonujemy się o tym na każdym kroku. Za dwa hot dogi na Times Square zapłaciliśmy 56 zł. Dziękuję, do widzenia. Gotowe? Dobry herbaty.